Zima zaatakowała. Przyszła w nocy, podstępem i znów zaskoczyła kierowców. Rano w gigantycznych korkach utknęły autobusy i tramwaje. Utknęły też pługopiaskarki. Na autostradzie A4 doszło do karambolu. Na lokalne trasy strach wyjechać bez łańcuchów. Na Dolnym Śląsku są miejsca, w których spadło aż pół metra śniegu. Andrzej Lampart. Autostrada A4 była nieprzejezdna, między innymi w rejonie Legnicy. Jeden pas zablokował ciężarówki, które ślizgały się na stromym podjeździe. W przeciwnym kierunku doszło do wypadku. No było 5 samochodów, się zderzyło, zablokowały w tą stronę ruch w kierunku Legnicy, a w kierunku Wrocławia no niestety w poprzek stanął jeden pojazd i ciężarowy i blokada drogi. Kierowcy nie do siebie, a do drogowców mieli pretensje. Wina jest piaskarek, bo wie pan, od wczoraj, zapowiadali, że będzie śnieg padał i nie ma widoków. Korek rósł z każdą minutą. Blokowały się również lokalne trasy, którymi kierowcy próbowali kontynuować jazdę. Niektórzy byli bardzo zdeterminowani. Daleko jedziecie państwo? Tak, za Wrocław do Szczelina. To może jutro? Nie da rady, mamy pogrzeb dzisiaj. W jednym z aut utknęła matka z dwojgiem małych dzieci. Nie myślała pani, żeby zostać w domu? Nie mamy takiej możliwości, bo córa gra w serialu i mamy zdjęcia. Wszystko działo się pod nosem drogowców z bazy w Nowej Wsi Legnickiej. To właśnie oni odpowiadają za zimowe utrzymanie autostrady. Kierowcy piaskarek twierdzą, że robią co mogą. O, proszę pana, od drugiej w nocy, nie od drugiej, od drugiej pojechałem na patrol, to zaczęło sypać gdzieś koło 5, to już jest chyba 6 solarka. To coś daje czy nie? Oczywiście, że daje, no, rozpuszcza ten, no, ale no, nie dojedziemy wszędzie, poblokowane, nie da rady. Na trasę z bazy w Nowej Wsi Legnickiej wyjechało w sumie 7 pługów i piaskarek. Dwie z nich utknęły w korku. Jedna próbowała się przebijać do przodu w policyjnej asyście. Legnica, Andrzej Lampart. W ciągu zaledwie kilku godzin w Kotlinie Jeleniogórskiej spadło ponad 30 cm śniegu. Policja dla kierowców aut ciężarowych, którzy jadą w kierunku Jakuszyc, wprowadziła obowiązek jazdy z łańcuchami na kołach. Jak w śniegu jedzie się Przełęczą Okraj, na własnej skórze sprawdził Andrzej Szpak. Jedzie się źle. W nocy na tej trasie dyżurowały 2 pługi. Jednak rano śnieg padał tak gęsto, że maszyny nie nadążały z oczyszczaniem. Na jezdni utworzyła się cienka warstwa lodu przykryta świeżym śniegiem. Drogowcom potrzebna była pomoc. Właśnie nasz szef wysłał 2 pługi. No także do południa powinniśmy się uporać z tym śniegiem. Kierowcy ciężarówek, nie mogących podjechać nawet pod lekkie wzniesienia, przyznawali, że zima zaskoczyła. Nie chcieli nam jednak precyzyjnie wyjaśnić kogo, ich czy drogowców. No ciężko, strasznie ciężko jest. No ja nie wiem, tutaj ta drogówka trochę nie dba. Policja przyjeżdża, nas opierdziela, wszyscy nas opierdzielają, a to nie nasza wina. Zaskoczyła zima i tyle. No i co zrobić? I stoimy. Wojciech Dopierała z Rawicza 150 km jechał przez 7 godzin. Już raz na trasie koło Legnicy zakładał łańcuchy, które jednak pozrywały się po 20 km. Za Jelenią Górą trzeba było założyć następne. Tak zdecydowałem, bo ujechać nie idzie w ogóle, nie? Jeleniogórska policja wprowadziła dla ciężarówek na trasie do Jakuszyc obowiązek jazdy z łańcuchami. Zatrzymujemy wszystkich kierowców tirów i bezwzględnie polecamy im założyć łańcuchy. No niestety, tir w miejscowości Jakuszyce nie pojedzie bez łańcuchów. Te łańcuchy muszą być założone na koła. Tiry jadące z Czech z opresji ratowały pługi. Kierowcy ciężarówek bardzo niechętnie zakładają łańcuchy. Czynność ta zajmuje przynajmniej godzinę. Do popołudnia zablokowana była także droga wojewódzka nr 324 z Rawicza do Góry, gdzie samochód ciężarowy uderzył w dom. Do wypadku doszło w miejscowości Rudna Wielka. Ciężarowy samochód wpadł w poślizg i wbił się w ścianę budynku stojącego tuż przy drodze. Żaden z mieszkańców domu nie ucierpiał. 55-letni kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Budynek ma uszkodzoną ścianę i dach. Samochód przewoził sól do zimowego utrzymania dróg. Pierwszy dzień śnieżnej zimy mamy już prawie za sobą, ale to nie koniec opadów. Jak wynika z prognoz, jutro ma być podobnie. Marcin Rosiński. Są jednak tacy, na których obfite opady śniegu nie robią żadnego wrażenia. Tak jest na budowie autostradowej obwodnicy Wrocławia. Po piątkowym wypadku normalnie pracują też budowniczowie stadionu na Pilczycach. Dzień rozpoczęliśmy od odśnieżania ciągów komunikacyjnych i stanowisk pracy. Od odśnieżania własnego samochodu dzień rozpoczął Stefan Kominko. Dla niego atak zimy nie jest powodem do narzekań. Zima to musi być zima. No. Jakby nie było zimy, no to uroku nie ma tego. Jest urok, jest też problem z odśnieżaniem. Jeżeli ten śnieg pada przez cały czas, to te pługi również pracują o wiele wolniej. Pracują również w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. A i tak należy pamiętać o tym, że taka średnia prędkość takiej jednostki to jest około 30, maksymalnie 40 km na godzinę. Tak więc o prawdziwym odśnieżaniu będzie można mówić dopiero, gdy śnieg przestanie padać. Komunikaty pogodowe z IMGW mówią o opadach śniegu aż do jutrzejszego poranka. A to oznacza, że mimo trudnych warunków trzeba sobie jakoś radzić. Policja apeluje o ostrożność. Przestrzegamy tych, którzy nie zdążyli jeszcze wymienić opon z letnich na zimowe, żeby dzisiaj zostawili swoje pojazdy po prostu w garażu. Wielu kierowców ten apel zignorowało i teraz od rana szturmowali punkty wymiany opon. Można zmieniać już w październiku. Oczywiście listopad jest tym miesiącem, w którym najlepiej wymienić opony. Jak widać, dzisiaj to jest najgorszy dzień, bo niestety jest to trochę za późno. U naszych zachodnich i południowych sąsiadów nakaz jazdy na oponach zimowych obowiązuje od listopada. Zimą jest zimno i z reguły pada śnieg, co o dziwo z roku na rok coraz mniej zaskakuje drogowców. Bo niektórych kierowców, którzy właśnie dzisiaj zmieniają opony, na pewno. Wrocław, Marcin Rosiński.